nie leczyłam zębów, bo co chciałam zacząć leczyć zęby, to okazało się, że jestem w kolejnej ciąży i znowu żaden lekarz nie da mi znieczulenia, także tak sobie to odkładałam. Odkładałam, no i za każdym razem, gdy pojawia się ból, od razu nie chwytam za tabletki, ponieważ stwierdzam, że tabletki działają za długo, za późno. Piszę momentalnie do Grażynki i proszę ją o to, aby zrobiła mi wszystko, żebym nie czuła tego bólu. Zdaję sobie sprawę z tego, że muszę iść do dentysty, że ta dziura musi być zaklejona, że musi być wszystko zrobione. Ale jednak ta sama świadomość, że ona mi pomoże w danym momencie, że ten ból przestanie choć na chwilę być, daje mi taką pewną satysfakcję i momentalnie, że tak powiem, ustępuje. Tutaj mamy do czynienia z dwoma przekonaniami. Jedno to takie, że muszę iść do dentysty, gdyż tylko stomatolog może wyleczyć moje dziury w zębach. Drugie przekonanie, o którym Ola nie powiedziała, to obietnica jej synka, że gdy zostanie sławnym piłkarzem, zafunduje mamie nowe zęby. Dlatego bardzo ważne jest, aby zastanowić się i rozpisać sobie, jakie są możliwe przekonania, które blokują uzdrowienie, gdy po wykonanej sesji dwupunktu okazuje się, że nie zauważasz zmian.